Sebastian Kamiński dzisiaj podpisał kontrakt z Widzewem. Na co można liczyć w jego wykonaniu? Na co pan liczy? Na pewno jest to zawodnik, który rozegrał kilka spotkań w Ekstraklasie i myślę, że nawet dobry sezon. Myślę, że wszyscy pamiętamy Zawiszę i tego też zawodnika. Oczywiście pierwsza liga to zawodnik, który tam jest mocno ograny i regularnie gra i ma swoje atuty, które też mam nadzieję tutaj wykorzysta i jak wkomponuje się tylko tutaj w nasz zespół, to liczę na to, że będzie naszym wzmocnieniem. Ma dopiero 26 lat w tym roku, a tych meczów w pierwszej lidze ponad 100, kilkanaście właśnie w Ekstraklasie, czyli można liczyć, że się jeszcze będzie rozwijał. No na pewno tak, to nie jest jak gdyby końcowy przystanek. Myślę, że fajny moment dla niego też, że trafia tutaj do Widzewa i bardzo też szanuję jego decyzję, bo podjął to grając w pierwszej lidze i też chce nam tutaj pomóc, także na pewno takie fajne podejście z jego strony, zrozumienie jak gdyby tego, co chcemy dalej zrobić tutaj w klubie i jak budować drużynę, także cieszę się, że jest z nami. To jego nie pierwsza przygoda z Widzewem właściwie teraz na dłużej, ale już był kiedyś w kręgu zainteresowań. Tak, był i to było, nie wiem, 4-5 lat temu, ale to na pewno był też blisko i to był inny czas i inna drużyna w Widzewie, inne potrzeby i stąd akurat tak, ale widzimy, że gdzieś tam w głowie został i w pamięci i widzieliśmy, że fajnie od tego czasu też się rozwija jako zawodnik. Sama ta statystyka rozegranych spotkań i w Ekstraklasie i w pierwszej lidze mówi sama za siebie. No właśnie, patrząc też na te liczby, to chyba w tych ostatnich sezonach 4 ponad 20 asyst. To też jakby zapowiada, że pewnie tego też trener od niego będzie oczekiwał. No tak, ja znam jego zalety i tu na pewno będą mam nadzieję, mocno wykorzystane i na pewno zawodnik, który podniesie nam tutaj rywalizację i też myślę, że poziom gry. A na jakich pozycjach może grać? Można go próbować? No, na pewno na jednym i drugim skrzydle. To jest też zawodnik, który zagra nam w defensywie na prawej stronie. Myślę, że nie ograniczamy się tylko do jednej pozycji.